Witajcie na Isla de Muerta. Nie pytajcie mnie, co to znaczy, ale to na pewno hiszpański. Tutaj wy świecie piratów z Karaibów w Kingdom Hearts 2 Final Mix. Być może teraz w końcu uda nam się użyć formy Wisdom, żeby zobaczyć, jak działa, co? No więc zaczynamy. Wisdom Form. Ona daje nam trochę więcej magii też. Nasze obrażenia od magii powinny być lepsze. I strzelamy cały czas magią tak naprawdę. Mamy tutaj tylko jeden miecz i piu, 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 piu. No, czyli całkiem zabawnie. Nie jest to moja ulubiona forma, ale przynajmniej fajnie wygląda. Kolor niebieski, czyli kolejna wróżka, która tworzyła stroje dla Sory, powinna być, no, szczęśliwa, powinna się ucieszyć. No i ogólnie nasza magia jest tutaj lepsza. No i trochę szybciej się poruszamy też. Trochę bardziej elegancko, te skoki wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Czy ogólnie całkiem przyjemne, ale i tak bardziej wolę formę Valoru. No, to widzieliśmy w końcu, jak to wygląda. Spierdzielaj, młotku! Jesteśmy na Isla de Muerta, gdzie jest ukryty skarb złota Azteków, który, no właśnie, przeklął całą załogę Czarnej Perły, Barbosy i tak dalej. A Jack chce odzyskać swój stary statek, którym właśnie jest Czarna Perła. Will chce uratować swoją love interest, czyli no wszystko w porządku i my pomożemy naszym kumplom, żeby coś osiągnęli. Wow, udało się. We'll hold them off. Give us a sign when the ship's ready to sail. Right. We'll light the signal fire. A co z Jackiem? Co z Jackiem, moi drogi? No, mogę wam zdradzić. Piraci... Uleczmy się szybko. Fuck, nie udało się. No to jeszcze raz, hehe. No to jeszcze wszystko raz od nowa. No tylko tym razem bez Wisdom Form. Oj, matulu. No to mogę przynajmniej wytłumaczyć, co się zdarzyło. Piraci zauważyli, że... No to nie jest jednak ta krew, coś jest nie tak. Oddali całe złoto, poświęcili krew. Bo Barbossa nie lubi, jak coś się traci. Nie lubi poświęceń za bardzo, więc... Nie chciał kompletnie Elizabeth zabić, tylko trochę jej krwi upuścić, żeby mogła spłacić to wszystko. A co z nią chcieli później zrobić, to nie wiadomo. Może ją sprzedać, czy coś w tym stylu. Albo może Barbossa chciał się z nią zabawić, kiedy odzyska swoje człowieczeństwo. Nie wiadomo. Wiadomo, że pierwszą rzeczą, którą chciał zrobić, to jest jedzenie jabłuszka. No i wtedy zaczęli się wkurzać i wtedy... Zaczęli się między sobą kłócić i wtedy Will dał radę... Zabrać ze sobą, wykraść Elizabeth, która została uderzona przez Barbossę, straciła tak jakby trochę przytomność i leżała gdzieś tam na dole, bo była już im obojętna, to wtedy Will mógł ją zabrać niezauważalnie. No, dopóki zauważyli i pobiegli za nimi. Ale na pierwszy widok po prostu udało im się uciec. A co do Jacka, no cóż, został tam. I dorwali go piraci. I teraz użyję formę Valoru, moi drodzy. No, chodź ty tutaj. Och, ten ciemnoskóry był strasznie groźny. Nie dlatego, że jest ciemnoskóry, tylko po prostu wielki i silny. A chodź się tutaj na... Fuck. Znowu! Nie wierzę w to, co się tu dzieje. Oni są zbyt silni dla mnie. No to jeszcze raz. Tylko tym razem od razu tam pobiegnę, wiecie? Wezmę skrzynki i nie będę bił nawet tych Heartless tutaj. Co tu się dzieje, że nagle zacząłem tak wiele umierać? Och, zdychaj mi, śmieciu! I nie włączać od razu, bo zostanie zmarnowana nasza Valornia. No i znowu! Jakbyście nie mogli na Księżycu zostać, to jest takie cholerne utrapienie, że oni takie głupoty tutaj robią. Okej, przynajmniej jeden został załatwiony aktualnie.
Zbyt wiele cienia tu jest, które zakrywa ich przed księżycem. Dobrze, że dnia nie ma. Ale chyba Jack to pomyślał, że trzeba by w nocy ich zaatakować. I w jaskini też nie było co walczyć. Ach, musimy tylko wytrzymać, czy co? Tak, musieliśmy ich przytrzymać. Gdzie jest Jack? Cóż... And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. No, not yet. We wait for the opportune moment. When it's of greatest profit to you? May I ask you something? Have I ever given you reason not to trust me? Stay here and try not to do anything stupid. Begun by blood undone. You, maid, your father. Was your father William Turner? No. I don't understand. What's going on? Who brought this wench to us? She said her name was Turner. Come on. Why isn't it working? You need my blood. Get on with it. Idiots. Hurry. You there. The medallion! After them, you ingrates! Fajnie, że Will przebiegł od razu na ich oczach. Wcześniej, no w filmie tego nie zauważyli tak naprawdę. Tylko po prostu zobaczyli Jacka, który nagle się obudził i z wiosłami wyszedł, żeby się im stawić, tak dla jaj. I wtedy Jack dał im informację na temat tego, że Will tutaj z nią uciekł. No ale cóż, to też było całkiem zabawne. Musiałem niestety. Jack nie jest piratem z bajki. Tym prawdziwym nie ma co nie można ufać. Jackowi no też niby nie za bardzo, ale no przynajmniej trochę można, no. Jack jest fajny. Isla de Muerta, dostaliśmy mapę przynajmniej. No dobra, zwiedźmy statek, skoro ostatnio tego nie robiliśmy. Bo tu można jeszcze wejść. I można by zobaczyć co z Elizabeth. Cześć. Gdy była mała... Statek, na którym byłam, odkrył nagle Willa, który dryfował po oceanie. Potem, kiedy go zebraliśmy na statek... znalazłam to, co trzymał przy sobie. Obojętne. Czy znalazłam, że, jak trzymał to przy sobie. No właśnie, ten medalion zobaczyła, jak ma przy sobie, kiedy Will był nieprzytomny. Zabrała mu ten medalion. Bo jako dzieciak myślała, że Will może być piratem i nie chciała tego, więc może pomyślała, że jak zabierze mu ten medalion, to on o tym zapomni i da się go jakoś wykurować, zrehabilitować, żeby nie był piratem. No i żeby inni nie pomyśleli, żeby te ci, którzy go zebrali, nie pomyśleli, że jest dzieckiem pirata. No bo właśnie Will jest synem Williama Buciora Tenera. Czy tam Turnera. Bill Bucior Turner był właśnie ojcem Willa, który też był na statku Jacka i jako jedyny sprzeciwił się wszystkim, kiedy chcieli właśnie Jacka wysadzić i go porzucić na bezludnej wyspie. Jako jedyny się stawił i musiał zapłacić własnym życiem. Zatopili go, przyczepili mu kotwicę do głowy, nie do głowy, tylko do nogi, no i zostawili go na morzu,
A jako, że był on przeklęty już przez skarb, nadal tam jest. Ojciec Willa nadal żyje. Bucior Turner nadal żyje i jest pod wodą gdzieś tam. Z kotwicą. I gdy pozbędziemy się klątwy, to wtedy on zginie. Szkoda gościa. Naprawdę szkoda. Ale cóż, nie mamy teraz żadnego wyboru. Powiedziałbym, że skoro Jacka nie ma, to musimy jakoś się stąd wydostać. Will, płyniemy dalej. Najlepiej wróćmy jak najszybciej do Port Royal. Tam powinniśmy być bezpieczni. No, ostatnim razem nie byliście. Więc... mamy Isla de Muerta i Port Royal. No to wracamy teraz do właśnie Port Royal. I teraz odkryli, że jesteśmy tu i próbują nas zniszczyć. Gdzie tu jest niby jakiś cień, którego mógłbyś się bronić, chłopie? Nie ma tu żadnego cienia, po którym mógłbyś się skryć. Więc znikaj! I ten ciemnoskóry rzeczywiście jest tutaj też bardzo bulki. Ma chyba najwięcej życia ze wszystkich, najmniej mu odbieramy. I 100 punktów doświadczenia dostajemy już w międzyczasie od wrogów, no nie wierzę. Naprawdę bardzo upierdliwe, że trzeba być na świetle księżyca, żeby zadawać obrażenia. A to chyba będzie największe problemy sprawiało tutaj podczas tego let's playa dalej w tym świecie. Ale przynajmniej jako kameraci dużo nam zostawiają kochani korysarze pieniążków. Dzisiaj nie płyniemy na tortugę, moi drodzy. Trochę smutne. Jest w tym świecie tutaj tortuga, a nigdy jej nie zobaczymy. Chciałem zobaczyć kiedyś tortugę. Tortuga jest najlepszym miejscem, które istnieje. Mają rum i tak dalej. A nawet jeżeli ja nie mogę pić alkoholu, to i tak bym się ucieszył na zapach rumu. Is it true? You gave Barbosa my name instead of yours. Why choose my name? I don't know. Elizabeth, where did you get that? It's yours. From that day we found you. Drifting at sea. After all this time, I thought I lost it. It was a gift from my father. He sent it to me. I'm sorry. Why did you take it? Because I was afraid that you were a pirate. That would have been awful. Of course. Don't you see? It wasn't your blood they needed. It was my father's blood. My blood. The blood of a pirate. How the blazes did you get off that island, Jack? When you sailed away in my ship and marooned me on that godforsaken spit of land with naught but a pistol and a single shot, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. I won't be making that mistake again. Then what say you to putting the past behind us, untying these ropes, and letting me negotiate the return of your medallion, eh? What say you to that? Seeing as how the Black Pearl's mine now, Jack, letting you go doesn't seem to fall within my interest. Odd. I'm not actually concerned with your interest. Give me back the pearl! Arr. All right! Lock him in the brig! We're coming up on the interceptor! What do we do, Captain? What do you think, you idiot? Will, look! What now? I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. Will! Everyone hit the deck!
We're just gonna have to fight. Przy tej muzyce zawsze przypomina mi się taki piękny cover. Muzyka o nazwie Equitas, który robi właśnie o Piratas Caraibów. Ten fajny remix, o, mam go gdzieś na komórce nawet. Kiedyś pamiętam, że na 500 widzów zrobiłem special, w którym śpiewałem tą piosenkę właśnie, przebrany za pirata. Ale skasowałem ten film, bo było mi głupio później. Możemy tutaj też strzelać przy okazji? Ach, okej. Okay. Musimy też uważać, żeby medalion nie został nam odebrany. I ten, który właśnie ma tutaj medalion nad głową, on ma go i powinniśmy mu go odebrać, niszcząc go! 35 sekund, żeby zdobyć znów ten medalion z powrotem! Oddaj mi go z powrotem, ty gnoju, ty! Czekaj, trzeba go jakoś wycofnąć tu, wycofać tu. Tutaj, ty! Mój medalion, mój! Nie pozwolę, żebyście mi zabrali ten medalion! Szybko, zniszczyć! No i moglibyśmy też strzelać. Okej, ktoś znowu mi zabrał medalion. Tylko kto? Który z nich? Ja kompletnie nie wiem, ale możemy strzelać. Żeby zniszczyć czarną perłę. Co się nie spodoba Jackowi, ale no cóż. No, dlaczego w tym miejscu akurat musi być? Dlaczego oni lubią stać w tym miejscu tak bardzo? Pewnie właśnie dlatego, że tutaj jest taka obrona dla nich, co? Ech. O, dzięki, Donald, nie musiałem się sam leczyć dzięki temu, co teraz robiłeś. Bałwanku, ty mój kochany. Wiecie co? Forma Valoru. Co ja się tutaj z nimi cackam? Który z tych gamoni skradł mi... Ty! Śmierdzielu, znichaj stąd! Albo postrzelajmy trochę. Tak, w tą stronę, tutaj nie ma cienia tak bardzo, więc... Donald, mógłbyś mnie uleczyć, ty gnoju, ty. Ach, sam muszę to robić. Czekaj, co jest w ogóle moim zadaniem w tej chwili? Na pewno muszę strzelać. No muszę go... jeżeli medalion zostanie skradziony, to muszę go odzyskać. No jasne, to wiem, ale... Co zrobić, kiedy czas nie mija? O, teraz cię dorwę, tutaj nie ma cienia, gnoju. Tutaj nic nie porobisz. Co tak tańczysz, śmierdzielu? Retrieve the medalion... The medalion was... Co znowu ktoś mi... Ty mały kamoniu, kradnie mi teraz medalion każdy. Za kogo oni się mają? Oddawaj go! Więc co jest teraz moim zadaniem? No, medalion został odzyskany przeze mnie. Trzeba po prostu pokonać wszystkich, ale tu się cały czas spełnią. Mam do nich strzelać? Na to wygląda, ale nie widzę żadnego paska życia dla statku, więc no... Niewiele mi to daje. Ale nie daliby mi możliwości strzelania, gdybym nie musiał strzelać, więc no wiecie. Ogólnie Jack został wtedy wysadzony na bezludnej wyspie, mając tylko pistolet z jedną kulą. To jest ogólnie najgorsze, co się takiemu piratowi może zdarzyć. Bo jest to pewna śmierć, nie może upolować nic. Jest to... no ta kula tak naprawdę jest łaską dla tego pirata, że mógł strzelić sobie w głowę. Ale Jack się wydostał z tej wyspy. Jack się z tej wyspy dał radę wydostać, czego właśnie się nikt nie spodziewał i... nadal ma tą kulę. Obiecał sobie, że tą kulą zastrzeli Barbossę. Ale nie może zastrzelić Barbossę tak długo, jak jest na nim klątwa, więc... no. Sytuacja luz-luz, można by powiedzieć. Dlaczego od dawna nikt mi nie skradł medalionu? Dziwi mnie to. Więc próbujmy ich rozwalić przy okazji, skoro już tu jesteśmy. Jack
podobno, no Jack zawsze mówi, że no, kiedy mnie wysadziliście na tej wyspie, na pewno śmierć nie oczekiwa... zapomnieliście o jednej ważnej rzeczy. No o czym takim? Jestem kapitanem Jackiem Sparrowem, to już wiele oznacza samo w sobie. Ale zazwyczaj też opowiada, że... albo raczej inni opowiadają, bo to zawsze pan Gibbs, którego tutaj nie ma, bo tutaj Jack bez załogi wyruszył. W ogóle nie zjawiając się na Tortudze, żeby piratów jakieś ze sobą zabrać do swojej drużyny. Zazwyczaj to pan Gibbs, który dobrze zna Jacka, mówi, że Jack z tej wyspy uciekł za pomocą... jak się te zwierzęta nazywały? Żółwi. Za pomocą żółwi, których przywołał do siebie, jakoś dał radę ich do siebie przykuć. No i wtedy związał je razem, żeby stała się z nich tratwa. A związał ich włosami z własnych pleców. Epicka historia, prawda? Brzmi jak legenda, która nigdy nie miała miejsca, ale no nie wiemy, jak naprawdę to było. Come on! We beat the pirates! Well, did you know? Jack! Now then, I'll be having back that medallion. Unless it's more important than their lives. Barbossa! She goes free. Go ahead, boy, shoot. We can't die. You can't. But I can. My name is Will Turner. My father was Bootstrap Bill Turner. His blood runs in my veins. Aye? On my word, do as I say, or I'll pull this trigger and be lost at Davy Jones' locker. Name your terms, Mr. Turner. Release Elizabeth, and Sora, and Donald, and Goofy too. Anything else? Leave, now! Agreed. Leave we shall. But the Heartless stay. No fair! Dobra robota, Barbossa. Kto by pomyślał, że to będzie takie łatwe? Barbossa, ty śmierciu. Ty paskudniku, ty... to ostatni raz, że zaufam piratowi. Baryłki z prochem są gotowe, kapitanie. No to żegnajcie. Co my teraz zrobimy? Zostaniemy wysadzeni w powietrze. Co za struggle, problemy, chłopie. Piraci wiedzą, kiedy się poddać. Czy mówisz serio, Jack? Okej, Jack zna się na rzeczy. Albo ci inni są po prostu strasznie głupi, zostawiając mu szable i nóż. Najpierw musimy zająć się prochem. Nie chcę stracić tego statku. Nadal nie mam zamiaru zaufać piratowi. Dobre motto, chłopie. No i Jack do nas wrócił, świetnie. No i mamy teraz problem. Musimy się pozbyć prochu, żeby ten statek nie został wysadzony w powietrze, bo to może być nasz ostatni raz, kiedy się zobaczymy. No cóż, Will teraz doszedł do wniosku, że właśnie tamci potrzebują jego krwi w ogóle i zagroził, że sam siebie zabije. Chociaż jego krew też mogliby trochę skonserwować i użyć niby, nie? No cóż. Dlatego głupio, że zeskoczył. Co innego, gdyby właśnie puścił się do wody i zatonął. Po tym, jak do siebie strzelił. No ale... tutaj wygląda to nieco inaczej niż w filmie. Tutaj Heartless... oni przyjęli układ, że my nic nie zrobimy, ale Heartless mogą. No, trochę to przekręcili. W filmie było to tak, że oni powiedzieli, no dobra, puścimy panią Swan wolno. No i puścili ją wolno, wyrzucając ją za burtę.
To było też dobre. No i Jack od razu też poleciał za burty. I wylądował na tej samej wyspie, na której kiedyś został wyrzucony. Co oni sobie myślą? Myślą, że będę z nimi walczył, kiedy muszę się pozbyć baryłek? W życiu. I jeszcze jedna, za burtę! No, no, no. All clear. That's the second time I've had to watch that man sail away with my ship. But I'll be having her back soon enough. No tym razem Jack nie wylądował na bezludnej wyspie, przynajmniej w grze. I nie było tego tej pięknej sceny, kiedy Elizabeth pozbyła się rumu Jacka. No bo w filmie też pojawili się ludzie Elizabeth, ludzie z Port Royal, którzy podążali właśnie za Jackiem i Willem i przy okazji za Elizabeth właśnie. Tutaj ich najwyraźniej nie będzie. Zostajesz na statku, panienko? Nigdy czegoś takiego nie zrobię. Will może tutaj zginąć. Moja droga, William będzie w porządku, zaufaj mi. Nie jestem głupcem, Jack. To byłoby mi nowe, Elizabeth. Więc zaufaj przynajmniej mi. Sora, Donald, Goofy, proszę, przeprowadźcie Willa z powrotem. W jednym kawałku. No dobra, dobra. Tyle mogę obiecać. A co my tutaj mamy? Jest to Absent Silhouette. Cienista prezencja z emblemem. No, sprawdźmy to. To mogę wam przynajmniej pokazać, jak to wygląda. To, o czym mówił... ten kolej z organizacji. No i proszę! I od razu dostajemy walkę z moją ulubioną... członkinią organizacji 13. Świetnie. Oto i walka z Luxine, której raczej nie przeżyjemy. Ale żeby pokazać wam, jak to wygląda, mamy jeszcze za mało życia, tak mi się wydaje. Ona ma strasznie dużo życia. No właśnie, Absent Silhouette, tak jak nam powiedział nam Daymix? Fuck. Są walkami z członkami organizacji 13, którzy już nie żyją, którzy już zostali zabici przez kogoś innego albo przez nas. Czyli ci członkowie organizacji 13, z którymi my walczyliśmy w Chain of Memories, bo już tam mieliśmy po raz pierwszy kontakt z organizacją 13, gdzie też po raz pierwszy Axela spotkaliśmy. No i tam właśnie przez Sory zostali pokonani niektórzy członkowie organizacji, którzy byli właśnie w Castle Oblivion. I Larxene była jedną z nich, jedną z tych osób. Niektórzy zostali też zabici w inny sposób, ale no cóż... możemy z ich sylwetkami powalczyć, żeby przynajmniej w jakiś sposób pojawili się w tej grze i to jest fajne, ale to zostawimy sobie raczej na koniec gry. Ale chciałbym spróbować jeszcze tutaj z Luxine przynajmniej. Przynajmniej odebrać jej ten pierwszy pasek życia. Problem jest to, że jest strasznie szybka, strasznie silna, my mamy mało życia, mało zadajemy obrażeń. No, życie to jest największy problem tak naprawdę. O, weźmy sobie najpierw leczenie i wtedy formę Drive. No, pierwszy pasek załatwiony, ten, który był tak troszeczkę tylko, więc rzućmy nią! I strasznie z charakteru lubię Luxine. Niestety jej tutaj nie poznamy, ale w innej grze Kingdom Heartsu nagram, będziemy mogli ją spotkać, więc na to się już cieszę. Jest to jedyna z tego, co kojarzę aktualnie... no dobra, no, jedna z dwóch członkiń, no, żeńskich członków, czy tam członkiń właśnie organizacji 13. Zginę. Niestety, jestem zbyt słaby, żeby to teraz robić. Dobra, to zostawimy sobie na kiedy indziej. Ale fajnie było znów zobaczyć Luxine. Ale jak już mówiłem, tym zajmiemy się albo troszeczkę później, albo w late game'ie. Więc... jeżeli wam się podobało, ludzie, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i mam nadzieję, że włączycie też następny odcinek. Cześć!